Mecz z Czechami nie potoczył się po naszej myśli. Czy w meczu z Albanią będzie lepiej? Czy wygramy ten mecz? O to dzisiaj zapytamy mieszkańców Rzeszowa. Jakie oczekiwania co do wyniku w meczu Polska-Albania? Szczerze mówiąc, myślę, że Polska przegra ten mecz. Mimo że jestem patriotą, no jestem nastawiony na to, że jest jednak jakaś nadzieja, że może coś ruszy. No ale po ostatnim meczu z Czechami, to co pokazali, no po prostu porażka, dlatego myślę, że 2-1 dla Albanii będzie. Kto strzeli bramki dla naszej reprezentacji? Stawiałbym na Zielińskiego. No i w sumie to jedyna bramka, więc myślę, że Zieliński będzie tą osobą, która strzeli tą bramkę. Po ostatnim meczu no, nie mam jakichś dużych wymagań, mówiąc szczerze, ale cały czas liczyłem na zwycięstwo, może 2-0. Co myślisz o postaci Fernando Santosa jako naszego selekcjonera? Myślę, że to był bardzo mądry ruch ze strony PZPN-u, że zatrudnili tak doświadczonego trenera. I myślę, że on jest w stanie zmienić mentalność kadry na lepszą. Ze swoim doświadczeniem, ze swoim warsztatem. No myślę, że coś z tego będzie. Czyli na twoją pozytywną opinię nie miał wpływu nawet poprzedni mecz? No nie, bo to był po prostu taki no, mecz na starcie, że tak powiem. No, taki na utarcie bardziej. W takim sensie, że no nie wiem, poprzedni selekcjonerzy Polski, na przykład Leo Benhaker i Nawałka również zaczynali od porażki. Także no ja bym tego nie brał za jakiś zły omen. Myślę, że po prostu potrzeba mu czasu, żeby popracował z kadrą, żeby wprowadził tam swoje metody, żeby tam postawił na zawodników, może odkrył jakieś nowe diamenty, na przykład podobno Ben Laderman jest typowany jako właśnie taka nowa gwiazda polskiej kadry i myślę, że to po prostu się sprawdzi. Ogólnie Fernando Santos to bardzo dobry selekcjoner, bardzo myślę, że potrzebuje chwilę czasu, żeby ogarnąć tę reprezentację i żeby wszystko weszło na właściwe tory. Natomiast teraz, na ten moment, myślę, że jest to za wcześnie, żeby oceniać jego pracę, no bo tak jak mówię, przejął tą reprezentację niedawno. I z czasem okaże się, jeśli w ogóle zostanie, jeśli PZPN go pozostawi na tym stanowisku. Może przynieść nam fajne wyniki, może pomóc tej reprezentacji, ale wszystko będzie z czasem. Na ten moment nie jestem w stanie ocenić. W ostatnim czasie głośno było o aferze tak zwanej premiowej. Mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? Jakie masz pogląd w ogóle na tą sytuację? No ogólnie to jest dosyć bolesna sprawa, szczerze mówiąc, bo no nie wiem, granie dla reprezentacji to powinna być duma, nie? No trochę boli, że reprezentacje, w innych reprezentacjach zawodnicy, na przykład nie wiem, z tego co kojarzę, Amrabat z Maroka, czy Dawid Alaba, oni nawet nie pobierają pensji za to, że grają w reprezentacji, a nasi piłkarze pokłócili się o jakieś, no dla nich to są, nie są duże pieniądze, mówiąc szczerze, i no po prostu to jest głupie i przykre. I uważam, że w sumie zawodnicy, którzy byli w to zamieszani, oni powinni zostać odcięci od kadry, nawet z tymi największymi postaciami, pokroju Lewandowskiego. Są tam rzeczy, które nie powinny się dziać w reprezentacji, w ogóle moim zdaniem w rzeczach, które związane są z reprezentacją, natomiast, no tak jak mówię, nie chcę się głębiej wypowiadać na ten temat. Wśród moich znajomych panuje przekonanie, że Fernando Santos powołał złych obrońców i na przykład typowali Majka Nawrockiego, żeby tej kadrze, żeby się sprawdził po prostu. Tak na podstawie no poprzednich wyborów selekcjonera, na przykład Nawałki, który powołał takiego Pazdana, takiego Jędrzejczyka, że po prostu on by się sprawdził, bo nie mamy w defensywie takiego po prostu typowego, takiego szefa, takiego jak był Glik. I myślę, że on mógłby się sprawdzić. Oczekiwania wobec gry naszej kadry są bardzo duże. Niewątpliwie są na naszym narodowym dobrem i każdemu z nas zależy na tym, aby grała ona jak najlepiej. Miejmy nadzieję, że w poniedziałek w meczu z Albanią nasi piłkarze spiszą się bardzo dobrze, wygrają ten mecz, zamykając usta swoim krytykom.